Bitwa morska na Motławie, szanty i parada statków z flagową jednostką Gdańska generałem Zaruskim na czele. Za nami 19 zlot żaglowców Baltic Sail Gdańsk 2015. Przez 4 dni mieszkańcy i turyści odwiedzający gród Neptuna mogli zobaczyć rekonstrukcje historyczne, śledzić zmagania młodych żeglarzy w pokazowych regatach i trening ratowników wodnych. Największe zainteresowanie wzbudziła parada ponad 100 nowych i zabytkowych jachtów, które ostatniego dnia imprezy wpłynęły do miasta. Na pokładzie gdańskiego żaglowca generał Zaruski, który otwierał paradę, był m.in. minister sportu Adam Korol oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Towarzyszyli im utalentowani sportowcy, m.in. Piotr Myszka, Przemysław Mierczyński i Dariusz Michalczewski. Niespodziankę dla widzów przygotował kapitan Minerwy. Blisko 50-metrowy, 3-masztowy szkuner wpłynął do Gdańska na pełnych żaglach. Zlot Baltic Sail Gdańsk jest największą międzynarodową imprezą żeglarską Gdańska. Ma na celu przybliżenie mieszkańcom nadmorskich miejscowości marynistycznych tradycji Morza Bałtyckiego. Już za rok jubileuszowy 20. zlot, w trakcie którego po raz kolejny dojdzie do spotkania wilków morskich ze szczurami lądowymi.